Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dawno nie było takiego filmu, gdzie po prostu siedziałam i z Wami rozmawiałam, a jakiś czas temu obiecałam Wam film o sylwetce typu skinny fat, więc dzisiaj przychodzę z takim krótkim, mam nadzieję konkretnym filmem, gdzie wszystko Wam wytłumaczę w prostych krokach. Mam wszystko tutaj rozpisane, żeby o niczym nie zapomnieć. Więc na samym początku musimy określić w ogóle, czym jest taka sylwetka skinny fat, żebyście sami mogli stwierdzić, czy faktycznie jesteście skinny fat, czy może po prostu jesteście skinny. Bo najczęściej te dwie sylwetki są ze sobą mylone. I jeżeli chodzi właśnie o tą sylwetkę skinny fat, to jest sylwetka, przy której raczej mamy normalny poziom tkanki tłuszczowej. Nie jesteśmy ani otyli, nie jesteśmy ani szczupli, ale też przede wszystkim taką główną wytyczną jest to, że nie są widoczne mięśnie, czyli nie wyglądamy źle, mamy lekko wystający brzuszek, mamy lekko takie luźniejsze ramiona, ale właśnie te mięśnie nie są za bardzo widoczne. Oczywiście każdy mięśnie ma, tylko po prostu są one ukryte pod tkanką tłuszczową. Jeżeli nigdy wcześniej nie trenowaliśmy, to też te mięśnie nie będą większe. Ale właśnie na samym początku musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie jesteście skinny, czy jesteście skinny fat. Tak wygląda sylwetka typu skinny fat. Oczywiście też jak piszecie sobie w Google, to bez problemu takie zdjęcia Wam wyskoczą. I teraz mamy takie 3-4 aspekty, czyli trening, dieta, styl życia i suplementacja. Przez te 4 aspekty chciałabym przejść, co powinno się zrobić, jakie są najczęściej popełniane błędy. Zacznijmy sobie od treningu. Najczęściej powtarzane błędy, wybór cardio jako taka główna jednostka treningowa, a drugi błąd to zły dobór ćwiczeń. I teraz dlaczego cardio jest złym wyborem? Dlatego, że cardio nie buduje mięśni. Chcemy włączyć taką aktywność, która będzie te mięśnie budowała, jako że mamy ich mało i jako że chcemy, żeby sylwetka po prostu była nawet delikatnie umięśniona, bardziej po prostu ujędrniona, bardziej z widocznymi mięśniami, nawet takimi po prostu lekko zarysowanymi. Więc to jest pierwsza kwestia. Cardio jest najlepsze dla zdrowia. I tu powinniśmy w tym momencie się zatrzymać. Zresztą, że jak zobaczycie osoby, które po prostu cały czas wykonują cardio, no to nie jest sylwetka taka stricte umięśniona, stricte ujędrniona. Też bardzo często swojego czasu można było zobaczyć porównanie właśnie tej samej osoby, która cały czas robiła cardio, była tak zwanym cardio bunny, a potem przerzuciła się na ciężary i jak ta sylwetka się zmieniła. Więc to jest kwestia cardio. Oczywiście nie mówię, że trzeba całkowicie wyrzucić go z planu. Dla kwestii zdrowotnych warto go zostawić nawet te 2 razy w tygodniu po 20, max 30 minut. I to tyle. Jeżeli chodzi o zły dobór ćwiczeń i złe priorytety, złe ogarnięcie w ogóle całego treningu. Jeżeli chodzi o taką sylwetkę, chcemy skupić się, albo ogólnie po prostu, jeżeli wchodzimy w trening, chcemy skupić się na ćwiczeniach wielostawowych. Dlaczego? Dlatego, że one wymagają od nas największych pokładów energii, co oczywiście sprawia, że są też lepsze pod kątem spalania kalorii na treningu. Ale są to ćwiczenia, które też będą po prostu pracowały nad całą sylwetką. Jeżeli pójdziemy na siłownię i będziemy robić bicka, albo będziemy robić tylko maszynę do odwodzicieli, maszynę do przywodzicieli, nie są to ćwiczenia, które powinny być takim priorytetem na treningu. Priorytetem na treningu zawsze powinny być ćwiczenia wielostawowe, jeżeli chodzi o ogólnie taki trening rozwojowy, ale też pod kątem budowania sylwetki, ale też pod kątem redukcji, dlatego że chcemy na treningu osiągać jak najlepsze efekty i czy chcemy, czy nie, ćwiczenia wielostawowe są w tym najlepsze. Oczywiście tutaj też przy ćwiczeniach wielostawowych, ogólnie przy wszystkich ćwiczeniach, bardzo ważnym aspektem treningu tego, żeby widzieć efekty, jest progresowanie z obciążeniem, dlatego warto też mieć wszystko zapisane w tabelce i z treningu na trening zwiększać to obciążenie. Jeżeli nie obciążenie, to może liczbę powtórzeń. Jeżeli nie, to po prostu co drugi trening, w momentach, kiedy po prostu czujemy, że ten ciężar, z którym teraz trenujemy, nie jest już dla nas aż tak wymagający. Więc ogólne zasady, jeżeli chodzi o trening, jak on powinien wyglądać w przypadku takiej sylwetki,
skupiamy się na ćwiczeniach wielostawowych, skupiamy się oczywiście też na ćwiczeniach akcesoryjnych, ale jak sama nazwa mówi, są to ćwiczenia akcesoryjne, czyli nie jest to główny taki procent treningu, tylko to jest dodatek taki, którym będziemy mogli konkretnie zmęczyć konkretny mięsień, nad którym danego dnia chcemy pracować, natomiast jednak skupiamy się cały czas na ćwiczeniach wielostawowych, zmniejszamy kardio, jeżeli robicie go często, do 2 jednostek w tygodniu, 20-30 minut i ogólnie dbamy o to, żeby w ciągu dnia być aktywnym, bo oczywiście 3 treningi tygodniowo w momencie, kiedy mamy siedzący tryb życia, nie ruszamy się za dużo i tak dużo nam nie da, oczywiście coś da, będziecie widzieć efekty, natomiast jeżeli chcecie ogólnie zmienić swoją sylwetkę, to warto byłoby też dorzucić trochę więcej aktywności w ciągu dnia. Okej, to wszystko było odnośnie siłowni, jeżeli chodzi o treningi w domu. Ja Wam wrzucę w opisie linki do moich planów treningowych. Wszystko jest za darmo, jak coś. Do moich planów treningowych złożonych z treningów tutaj na YouTube, które znajdziecie. Ale jeżeli trenujecie też na siłowni, to mam taki 4-miesięczny plan też już wrzucony, więc to też Wam tutaj w opisie wrzucę i też możecie z tego korzystać jako taki odnośnik, zobaczenie, jak można ułożyć te plany, a później wymieniać na przykład te ćwiczenia na te, które Wy wolicie, więc to jest kwestia treningu. Kolejny bardzo duży i bardzo ważny dział to jest dieta. Zazwyczaj, jeżeli oglądacie ten film, to stawiam, że jecie tak około 1200, 1300, 1500 kalorii i zastanawiacie się, czemu nie chudniecie. No właśnie nie chudniecie, dlatego że jecie po prostu za mało, więc jeżeli to jest Wasz przypadek, to robicie reverse diet i powoli z tygodnia na tydzień zwiększacie kalorykę, tak żeby w ogóle wyjść do Waszego zera i kiedy jesteście już na swoim zerze kalorycznym, czyli tyle, ile powinniście spożywać, żeby ani nie chudnąć, ani nie tyć, to jesteście w tej kaloryce tak około, no można by powiedzieć miesiąc, żebyście wszystko nabrali siły, żebyście wrócili do treningów pełną parą, żebyście zaczęli progresować i wtedy w zależności od tego, jak Wasza sylwetka będzie wyglądała po miesiącu, to decydujecie się albo na jakieś takie delikatną masę, albo wtedy powoli z rozumem schodzicie już z kaloryką tak o 150-200 kilokalorii i sprawdzacie po prostu regularnie, jak zmienia się Wasza sylwetka. Jeżeli jesteście na zerze kalorycznym, to tak naprawdę możecie pójść w dwie strony. Albo zrobić coś, co ja bardzo lubię, czyli w dni treningowe jecie tyle, ile powinniście, żeby utrzymać wagę, a w dni nietreningowe schodzicie właśnie o te 200 kilokalorii, jecie mniej i może to być zejście po prostu i z białka, i z tłuszczy, i z węglowodanów, może być to też z węglowodanów, zależy też od Waszej sylwetki, od tego, od Waszego organizmu bardziej, jak lepiej mu się funkcjonuje, ale właśnie w ten sposób będziecie na takiej, powiedzmy, że mini redukcji, no bo jesteście na minusie, ale takim sposobem dalej będziecie mieć siłę na treningu, co oznacza, że będziecie poprawiać swoje wyniki treningowe, będziecie mogli progresować, będziecie mieć siłę i ta redukcja po prostu nie będzie aż tak wymagająca. Oczywiście zajmie to dłużej niż taka standardowa redukcja, natomiast dla wielu osób może być ona po prostu przyjemniejsza, może być łatwiejsza, może nie być tak wykańczająca jak standardowa redukcja, a efekty będą. Natomiast jeżeli już jesteście skinny fat, idąc bardziej w tą, że nie macie już jeszcze nadwagi, ale już jest tak bardziej niż mniej, no to wtedy poszłabym po prostu w standardową redukcję, ale i tak dalej starałabym się utrzymać treningi na wysokim poziomie. No i oczywiście bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi jeszcze o dietę, to podaż białka. Białko jest bardzo ważne, czy jesteście na masie, czy jesteście na redukcji, dlatego że nawet jeżeli jesteście na redukcji, chcecie mieć pewność, że mięśnie się utrzymają. Czyli nie, że spalicie po prostu mięśnie, chcecie spalać tłuszcz podczas redukcji. Więc upewniamy się, że mamy 1,82 gramy na kilogram masy ciała przez cały czas i to też ogólnie w kontekście budowy mięśni jest bardzo, bardzo ważne, więc nie jest tak, że macie 1800 kalorii i wszystko zjecie z węgli i z tłuszczy, a białko to tam no, może 50 gramów wejdzie. Warto jednak jest, jeżeli już macie coś liczyć, to oprócz oczywiście kalorii, jeżeli no, musicie na początku, to właśnie to, ile tego białka spożywacie, no bo tak jak mówię, mega ważne. I kolejny taki dział to ogólny tryb życia. Tutaj nie będę jakoś mocno się rozgadywać na ten temat, bo ja wiem, że każdy wie, że jakość snu jest bardzo ważna i zły sen, brak snu i ogólnie bardzo stresujący tryb życia
będzie się przyczyniał do tego, że będzie Wam ciężej zgubić tkankę tłuszczową, więc jeżeli nie jesteście w stanie wpłynąć na to, żeby się nie stresować, to chociaż skupcie się na tym, żeby zapewnić organizmowi tyle snu, ile potrzebuje, w zależności oczywiście od organizmu. Kolejna kwestia, o której już wspominałam, czyli taka niewymuszona dzienna aktywność fizyczna, czyli skupienie się na tym, żeby jednak poruszać się w ciągu dnia. I kolejna kwestia to oczywiście odpowiednia podaż wody, czyli pamiętamy o tym, żeby pić, żeby woda nam się nie zatrzymywała w organizmie, no bo wtedy też wyglądamy na bardziej spuchniętych niż tak naprawdę jesteśmy, bo woda nam się zatrzymuje, więc pamiętamy też o odpowiednim nawodnieniu. A jeżeli chodzi o suplementację, to od razu powiem, że wszystkie spalacze tłuszczu, wszystkie L-karnityny i tak dalej, odpuszczamy to, bo to nie jest istotne i to naprawdę nie da Wam żadnych spektakularnych efektów, więc bez sensu wydawać pieniądze na to. Gdybym już miała coś powiedzieć, no to oczywiście taka standardowa suplementacja pod badania krwi, czyli robicie badania, sprawdzacie, czego Wam brakuje, co musicie podciągnąć. Zapewne witamina D6 plus K2, czyli standard, jeżeli chodzi o nasze położenie geograficzne. I omega-3, probiotyki, prebiotyki i tak dalej, więc tutaj nie będę się w tym rozwodzić, dlatego że to jest bardzo mocno kwestia indywidualna, ale jeżeli chodzi już o takie inne suplementy, białko jak najbardziej, jeżeli nie jesteście w stanie dostarczyć ze swojej diety odpowiedniej ilości białka, białko jako suplement diety jest fajnym, jest fajną opcją. I kolejna rzecz, gdybym już coś miała jeszcze powiedzieć, no to oczywiście kreatyna, która sprawdzi się i fajnie w przypadku masy, i fajnie w przypadku redukcji. Dlaczego w przypadku redukcji? Dlatego, że po prostu daje Wam więcej siły, więc mimo tego, że jesteście na redukcji, ale będziecie brać kreatynę, no to jednak ta siła będzie wzrastać, a na masie, no to oczywiście im więcej siły, tym lepiej. I to jest w każdym momencie, więc to są dwa takie suplementy dodatkowe, które oczywiście są tylko i wyłącznie, jeżeli chcecie, nie jest to przymus, ale są to takie suplementy, które faktycznie coś dają, a nie, że no wezmę, to może coś da, a może i nie. Dobra, mam nadzieję, że taki wstęp, taki zbiór podstawowej wiedzy Wam się przydał, że może wiecie już w tym momencie, co zrobić. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to pytajcie w komentarzach. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam Wam tą sprawę, że wiecie już, co w tym momencie zrobić, czyli tak podsumowując, trening siłowy oparty na ćwiczeniach wielostawowych i na tym się skupiamy, na podstawowych ruchach, martwy, przysiad, wszystkie rodzaje unoszenia bioder, wykroki, zakroki, wyciskanie, podciąganie, więc to powinno być takim taką podstawą, fundamentem Waszego całego treningu. Jeżeli chodzi o dietę, no to tutaj nie mówiłam już też w ogóle o tym, co jeść, bo tak naprawdę możemy jeść wszystko. Ale chcemy jednak dbać o to, żeby nasza dieta była w większości zdrowa, oparta na odżywczych produktach. Mówiąc już o kaloryce, to ja bym zdecydowanie poszła w zero kaloryczne w dni treningowe i tak minus 200 kilokalorii w dni nietreningowe. Dbamy o sen, dbamy o ruch, dbamy o nawodnienie i to tyle. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam. Zapraszam Was oczywiście też do mojego Instagrama, TikToka i do zobaczenia. Pa!